Cześć! Dzisiaj pogadanka o tym, jakie rodzaje ryżu mamy najpopularniejsze, co można z nich zrobić, jak je przechowywać, więc oglądaj dalej. Ryż to bardzo długa historia, bo zaczął się on 3000 lat przed naszą erą, był już on wtedy uprawiany. Rodzaje jego mamy aż 40 tysięcy, więc no, mnogość tego składnika jest bardzo duża. Dzisiaj postaram Wam się przybliżyć część właśnie z rodzaju ryżu. Pierwszy rodzaj ryżu jest długoziarnisty i cienki. I tutaj mam akurat jaśminowy, może być to ryż basmati z tych takich bardziej popularnych. Sposób gotowania też jest różny, bo na przykład ryż basmati namaczamy po wypłukaniu, a na przykład jaśminowy od razu gotujemy. To też tyczy się różnych innych rodzajów ryżu, że każdy ma inny troszeczkę sposób gotowania się. Ryż długoziarnisty w takiej wersji jak tutaj widzisz, on jest oczyszczony już z łuski. Występują też takie nieoczyszczone. Nieoczyszczony, czyli tak zwany brązowy, czyli właśnie z tą łuską, albo dziki, który mamy tutaj, on też jest długoziarnisty, ale jest właśnie koloru ciemnego, ponieważ ma tą łuskę w sobie, na sobie tak naprawdę, i ma więcej wartości odżywczych. Sposób gotowania ryżu, który ma łuskę, jest zdecydowanie dłuższy, bo wydłuża się on dwukrotnie, a niekiedy i trzykrotnie, czyli tam zamiast 15, no trzeba go 30 albo 45 minut gotować. Natomiast zawiera w sobie błonnik, no ma więcej wartości odżywczych, ponieważ zawiera łuskę, w której jest dużo witamin. Biały ryż jest szybkostrawny i dostarcza nam dużo energii na krótki okres czasu, natomiast ten z łuską jest trochę taki jak kasza, czyli ma wolny indeks glikemiczny, który uwalnia się na przestrzeni dłuższego czasu. Następny rodzaj ryży, jaki mamy, to jest krótkoziarnisty i tak jak tutaj mamy ryż włoski, który nazywa się Arborio, jest stosowany właśnie do risotto, zawiera dużo skrobi, i dzięki temu właśnie to risotto tak się klei i robi się taki maziowatość, ja to nazywam. Czyli skrobia po prostu, która jest w ryżu i podczas gotowania się wydobywa, zagęszcza nam tak pięknie sosik, który przygotowujemy. On jest włoski, ale jest też krótkoziarnisty, który używa się do sushi. Ryż do sushi to inny rodzaj niż Arborio i ma też swoje nazwy. Ten jest na przykład Okomesan, ale mamy też Nishiki, może być też Koshikihari. Także tutaj naprawdę dużo, tak jak Ci na początku powiedziałem, jest 40 tysięcy odmian ryżu, także nie sposób też tego spamiętać. Charakteryzuje się on tym, że też jest pękaty, ale ryż do sushi też może być właśnie długoziarnisty, więc to nie jest wszystko takie oczywiste, jeśli chodzi o te ryże. Czas gotowania i sposób proporcji wody też jest zupełnie inny niż w przypadku właśnie długoziarnistego. Jeśli chodzi o ryż jaśminowy, przyjmujemy sobie proporcję 1:1:3 powiedzmy wody, mniej więcej, ona się tam różni, no musisz dany gatunek ryżu ugotować raz i później będziesz wiedział, czy on potrzebuje trochę więcej wody, czy trochę mniej, to wszystko zależy od składu magazynowania, od tego, kiedy ryż był zebrany, ile leży na tej półce. Jeśli chodzi o ryż do sushi, to proporcja jest 1:1. Po wypłukaniu ryżu zalewamy go czystą wodą w proporcji 1:1, czyli jedna taka miseczka i plus jedna miseczka właśnie wody. Te proporcje też są ruchome w zależności od tego, jaki jest ryż. Niektóre rodzaje ryżu do sushi wcześniej się namacza, inne nie, można od razu gotować. Technik jest tyle i sposobów, ile ludzi na świecie, bo tak naprawdę można go przygotować na różne sposoby. Nie jest powiedziane, że jeden jest lepszy, drugi jest gorszy, czy jak się namacza ryż, to jest gorsza technika, a jak się wstawia od razu, to jest powiedzmy lepsza. Wszystko zależy od tego, co chcesz uzyskać i jaki ryż chcesz osiągnąć, czyli jego strukturę. Czy ma być jędrny, czy ma być trochę bardziej al dente. Wszystko zależy od tego, co chcesz z niego ugotować. Do krótkoziarnistych ryży zalicza się także hiszpański do paei. Też zawiera dużo skrobi i z niego przygotujemy właśnie paeję, czyli rodzaj powiedzmy risotto, tyle że na styl hiszpański. Niekoniecznie, to zależy od rodzaju ryżu i to, co chcesz uzyskać z niego. Na przykład do sushi, tak oczywiście zawsze trzeba płukać. Ryż basmati, ryż jaśminowy też dobrze jest wypłukać, ponieważ zabiera dużo skrobi. Jak go chcemy ugotować na sypko, taki, żeby był puszysty i pulchny, to wcześniej trzeba ugotować ten ryż. Jeśli gotujemy ryż, to też nie mieszamy w nim tam łyżką co chwilę, ponieważ skrobia, która jest w nim jeszcze, może nam sprawić to, że powstanie po prostu taki glut. No i wtedy ryż nie ugotuje się prawidłowo, czyli jak wstawiamy ryż,
to zalewamy go wodą, wstawiamy na ogień i tak naprawdę już nie poruszamy nim do końca procesu. Tak, ale tylko ten, który ma znaczenie. Nie, żartuję oczywiście. Ryż jest naturalnie bezglutenowy, aczkolwiek zalicza się do grupy roślin zbożowych, do zbóż po prostu, o tak, do ogólnej grupy zbóż się zalicza, ale jest naturalnie bezglutenowy i wszyscy tak naprawdę, którzy mają jakieś obawy, jeśli chodzi o gluten, mogą go spożywać bez problemu. Z dala od dzieci. I od ptaków, bo im puchną później brzuch od tego. Jak przechowywać ryż? Tak jak każdy suchy produkt, czyli w suchym pomieszczeniu, tak żeby nie miał on wilgoci, bo może nam powstać wtedy pleśń. Musi być szczelnie zamknięty, no i nie powinien być poddany promieniom słonecznym, czyli po prostu w ciemnej szafce gdzieś z tyłu. Tylko trzeba uważać też na mole, nie? Bo one są namolne. No, ponieważ jest on przeznaczony, ma odpowiednią ilość skrobi, ma swoją strukturę też specjalną, czyli i kształt, i strukturę tego, jak się je. Później to oddziałuje na Twoje kubki smakowe i zmysły. Jak spożywasz to sushi? Oczywiście możesz przygotować z innego rodzaju ryżu, uda Ci się to, no ale to nie będzie to samo. No to tak jakby na przykład właśnie szykować boloński na jagnięcinie. Nie? No, nie dałoby rady, nie? Słabo. No przede wszystkim powinien być jednolitej barwy, nie powinien mieć żadnych przebarwień ani żadnych znaków pleśni na sobie. Powinien być suchy, niesklejony. To są chyba takie istotne rzeczy, bo jeśli chodzi o samą jakość ryżu, no to już w zależności od tego, co lubicie i na co Wam jest ten potrzebny ryż, no to wtedy dobierzcie odpowiedni składnik do tego, w jaki sposób chcecie go przerobić. Bo na przykład, nie wiem, czy kojarzycie pomidorowa z kolonii i ten taki śmieszny ryż, który się rozwarstwiał, tak jak banan, jak skórka taka bananowa, on na końcu był taki, prawda? No nie wiem, może kojarzycie. Ja kojarzę taki z kolonii z pomidorowej. No i to był po prostu zwykły biały ryż. Daj znać w komentarzach, o jakich innych produktach chciałbyś, żebym Ci opowiedział na tym kanale. Tymczasem, jeśli podobał Ci się odcinek, kliknij lajka, zostaw suba, no i klikaj dzwoneczek, bo co tydzień w czwartek pojawiam się tu z nowym filmem. Tymczasem do następnego odcinka, trzymaj się, cześć! Pyszne danie z ryżu, czyli pilaw, kliknij obok.